Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ważnym czynnikiem w chowie i hodowli zwierząt jest żywienie, bowiem wpływa ono na stan fizjologiczny organizmu i warunkuje jego prawidłowe funkcjonowanie. Żywienie wpływa nie tylko na dobrostan, lecz także na efekty produkcyjne i ma duże znaczenie dla ekonomii chowu i hodowli. W doborze pasz należy uwzględnić specyficzne wymagania zwierząt. Uzależnione od sposobu pobierania paszy, przewodu pokarmowego, stanu fizjologicznego, wieku i kierunku produkcji. W tym materiale omówione zostaną pasze stosowane dla najpopularniejszych zwierząt hodowlanych. Pasza to materiały pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, mogące znaleźć zastosowanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. W żywieniu przeżuwaczy największą rolę odgrywają pasze objętościowe, stosowane w różnych proporcjach w zależności od kierunku produkcji, a uzupełnienie dawki stanowią pasze treściwe. Dawka siana i słomy dla pojedynczej sztuki bydła wynosi od 1 do 5 kg siana i 0,5 kg słomy. Dopuszcza się zawyżenie dawki, jednak może to skutkować spadkiem przyrostów. Uwaga! Melasa i młóto w żywieniu bydła powinny być odpowiednio dawkowane z uwagi na właściwości przeczyszczające. Żywienie trzody opiera się głównie o mieszanki pasz treściwych, ale najpopularniejszym sposobem żywienia tuczników jest stosowanie gotowych mieszanek pełnoporcjowych i koncentratów. Pasze treściwe, jęczmień, bardzo korzystnie wpływa na strukturę tłuszczu. Dodatki. Rośliny okopowe, np. ziemniaki parowane, buraki pastewne, marchew dla loch, zielonki, najlepsza z pokrzyw, produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, np. serwatka dla loch, suszone drożdże piwne, otręby działające mlekopędnie, śruty poekstrakcyjne stanowią bardzo dobre źródło białka dla świń. Uwaga! Należy zwrócić uwagę na wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza fizyczne, jak piasek czy kamienie w paszy, ponieważ trzoda jest szczególnie wrażliwa pod tym względem. Podstawą żywienia drobiu jest ziarno i tłuszcze paszowe, a ich rodzaj uzależniony jest od ceny, wielkości stada i kierunku produkcji. Najbardziej rozpowszechnione są gotowe mieszanki, przeznaczone dla konkretnych grup technologicznych. Pasze dla brojlerów z reguły mają dużo większą wartość energetyczną niż dawki dla drobiu hodowlanego, co wynika z kierunku produkcji i długości chowu. Zasady karmienia koni. Należy rozpocząć od pojenia i pasz objętościowych, siana łąkowego lub zielonek w sezonie letnim. Po paszach objętościowych należy podać pasze treściwe, owies cały lub gnieciony. Należy planować mniejsze dawki z większą częstotliwością. Zapotrzebowanie bytowe zwierząt towarzyszących, takich jak psy i koty, jest bardzo różne w zależności od rasy, stanu fizjologicznego, wieku i trybu życia. Zasadniczą różnicą w żywieniu zwierząt towarzyszących jest zazwyczaj niewielka liczba posiadanych osobników, a co za tym idzie, możliwość indywidualnego żywienia. Na rynku dostępny jest cały wachlarz karm gotowych. Możliwe jest także przygotowywanie pokarmu w warunkach domowych, jednak odpowiednie zbilansowanie dawki jest wówczas dużo trudniejsze. Uwaga! W żywieniu kotów nie powinno się stosować mleka krowiego, które z uwagi na wysoką zawartość laktozy może być przyczyną biegunek. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.